Cześć, ja jestem Anjon i chciałem Wam dzisiaj pokazać sposób na sklasyfikowanie jakości sprzętu. Idealnie by było, gdyby wszystkie staty, które mamy na itemach, do siebie pasowały. Na przykład procentowe ataks, crit damage, crit rate i speedem. Te cztery staty tworzą idealną synergię. Albo HP procentowe, speed, defense procentowy i accuracy, ewentualnie resistance. To też ciekawa synergia. Pomiędzy poszczególnymi statami jest kilka takich różnych idealnych synergii w zależności od naszych konkretnych potrzeb. Czasem możemy potrzebować np. akuracji w zestawie statów, czasem resistance, a czasem tylko statów ofensywnych. Na początek mam kilka uwag co do tego materiału. W tym filmie nie biorę pod uwagę setów. Oceniam jedynie jakość substatów. O tym jacy czempioni preferują jakie sety, w jakich częściach gry, nagram osobny odcinek. Często się zdarza, że gracze, zwłaszcza na początkowym etapie gry, na siłę próbują złożyć cały set. Podczas gdy lepsze staty mogą znaleźć na itemach z różnych setów. Pamiętajcie, staty są w większości przypadków ważniejsze niż bonusy setowe. Oczywiście idealnie jest mieć jedno i drugie, ale na taki komfort można sobie pozwolić dopiero na późniejszym etapie gry. Najlepsze itemy są sześciogwiazdkowe. Ale, nawet w late game, item pięciogwiazdkowy również może być bardzo wartościowy, jeśli ma idealne staty. Docelowo zapewne wymienicie go kiedyś na sześciogwiazdkowy, ale przez pewien czas będzie Wam dobrze służył. W filmie będę mówił tylko o synergiach substatów, ale jeśli chodzi o to, jakie główne staty wybierać dla itemów z dolnego rzędu, to z zasady nie chcemy tam płaskich. HP, ataku czy defense. Na rękawicach dla nukerów najbardziej wartościowy jest crit damage, a trochę mniej crit rate. Na rękawicach pozostałych championów najczęściej wybieramy HP procentowe, rzadziej defense procentowy, a atak procentowy jedynie w przypadku championów, którzy używają bomb. Klata tutaj najczęściej wybieramy HP procentowe, czasem atak procentowy rzadziej defense procentowy. Sporadycznie accuracy czy resistance te dwa ostatnie staty najlepiej znaleźć na banerze czy w substatach. Jeśli chodzi o buty, to tutaj króluje speed. Sporadycznie wybieramy atak procentowy dla nukerów, których obrażenia są oparte na ataku, czy HP procentowy dla nukerów HP lub kiedy potrzebujemy maksymalnej przeżywalności. Niektóre sety należy oceniać znacznie łagodniej. To znaczy relentless, bolster, merciless czy slayer, ponieważ są trudno dostępne, a bonus setowy jest w ich przypadku bardziej wartościowy niż idealne staty, ale to też tylko do czasu, aż zdobędziemy lepszy, bardziej idealny item. I itemy z tych setów warto przerolowywać z kiosk or, a po przerolowaniu wymagają ponownego zastanowienia się. W endgameie bardzo ważną rolę odgrywa ascendowanie itemów. I tak na itemach z górnego rzędu chcemy staty, które pasują do pozostałych. Czyli jeśli mamy nukera wykorzystującego atak, chcemy na ascendowanym stacie mieć atak. I tak dalej. Natomiast ascendowanie itemów z górnego rzędu ma mniejszy wpływ niż dolnego, ponieważ w górnym rzędzie możemy uzyskać tylko płaskie HP, atak czy defense. Na rękawicach dla ascendowanego statu chcemy dla nukerów mieć crit Damage. Ewentualnie crit rate, jeśli nam jest potrzebne. A dla pozostałych czempionów najlepiej HP procentowe, czy ewentualnie defense procentowe. Na klacie szukam HP procentowego, ataku procentowego, rzadziej defensu procentowego, ewentualnie accuracy. W pojedynczych przypadkach możemy też chcieć wylosować resistance. Buty na ascendowanym stacie tutaj szukamy przede wszystkim speedu. A jeśli nie zależy nam na speedzie, no to któryś z procentowych statów. Jeśli chodzi o akcesoria, to synergie pomiędzy ich statami wyglądają trochę inaczej. Dla pierścieni idealnie, gdy na dole jest procentowa wersja ich głównego statu. Na szyjniki, tutaj dla nukerów na głównym stacie szukamy crit damage, dla pozostałych czempionów najczęściej HP. A w stóp statach to, co jest potrzebne naszemu konkretnemu czempionowi. Na dole są tylko płaskie staty. Może być też Accuracy, jeśli czempion tego potrzebuje. Natomiast dla żadnego z czempionów crit Damage na dole nie jest wskazany. Deniukerów chcielibyśmy go mieć na górze, a pozostali czempioni nie potrzebują crit Damage. Jeśli chodzi o banery, to są doskonałym źródłem Accuracy. Przydatne jest też HP, Atak, czasem Resistance. A w substatach najbardziej zależy nam na speedzie i procentowych wersjach głównego statu. Moja propozycja oceny jakości sprzętu jest skierowana głównie do mniej doświadczonych graczy. W miarę progresu w RAID zyskujemy wiedzę i wyczucie co do jakości sprzętu. Zmieniają się też nasze potrzeby. Zdobywamy coraz więcej bliskich ideałowi sprzętów i wymieniamy stary sprzęt na nowy. Pokażę Wam teraz tabelę synergii, na której opiera się proponowana przeze mnie metoda oceniania jakości sprzętu. W tabeli Oceniam w skali od 1 do 3 synergię pomiędzy poszczególnymi statami. Traktujcie tę tabelę jako moją propozycję. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli chcecie ją zmodyfikować. Zapiszcie tylko kopię arkusza i zmieńcie pola zaznaczone na zielono. Link do tabeli umieszczę w komentarzu pod filmem. Przyjrzyjmy się dla przykładu atakowi procentowemu. Atak procentowy najlepiej współgra ze statami, dzięki którym będziemy zadawać więcej obrażeń. Czyli crit rate i crit damage. Oprócz tego, najwyższa synergia jest również ze Speedem. Prędkość to stat, który chcemy mieć prawie zawsze, niezależnie od buildu. Natomiast najniższa synergia jest ze statami defensywnymi, przy czym nieco wyższa z Defensem procentowym. Słaba synergia jest również z Accuracy. Od Nukerów oczekujemy przede wszystkim, że będą zadawać obrażenia. Mogą być. Szybcy, ale nie najszybsi w drużynie, a ich przeżywalność jest na drugim planie. Podobne synergie rozpisałem dla pozostałych statów, a teraz sprawdźmy, jak działa to w praktyce. Weźmy dla przykładu taki niebieski Temek. Żeby ocenić jego jakość, musimy w kolumnie P zaznaczonej na niebiesko wypełnić jego staty. I tak, mamy speed, w który nie poszedł żaden upgrade, zaznaczam więc cyfrą 0. Mamy accuracy, w który poszło dwa upgradey, Zaznaczam więc dwójkę. Mamy HP procentowe, zaznaczę więc 0, ponieważ nie poszedł w niego żaden upgrade. I jeszcze mamy Resistance również 0. Wyśrodkuję może te wartości. Będzie to lepiej wyglądało. I ocena punktowa wynosi 52,5 punkta. Ta ocena wynika z synergii, jaka jest pomiędzy statami, która jest opisana w tabeli, oraz z ilości upgradeów, jakie poszły w ten stat. Ponadto, w przypadku speedu, mam jeszcze mnożnik 1,5. Teraz, przyrównując tą wartość 52,5 punkta do tabeli jakości, widzimy, że znajdujemy się nieco poniżej progu używalności takiego przedmiotu. Niewiele brakuje, żeby powiedzieć o tym przedmiocie, że jest w porządku. Oczywiście przedmiot jest z Setu Speed, dlatego możemy trochę złagodzić naszą ocenę i jeśli nie mamy nic lepszego, używać go. Sprawdźmy, jakby zmieniła się jakość tego przedmiotu, jeśli zamiast dwóch upgrade'ów w Accuracy, jeden z nich poszedłby w Speed. Zmienię więc Accuracy na jedynkę i Speed również na jedynkę. Tym razem. Mamy 58 punktów i tutaj jesteśmy nieco powyżej progu używalności. Możemy powiedzieć, że ten przedmiot jest ok. Sprawdźmy teraz taką legendarną broń. Mamy jeden upgrade, który poszedł w crit rate, jeden, który poszedł w speed, jeden w accuracy, a oprócz tego mamy jeszcze crit damage. Ta broń na poziomie 12 oceniona jest na 58 punktów, czyli jest w porządku. Nie wiemy jeszcze w co pójdzie ostatni upgrade, ale możemy teoretyzować. Sprawdźmy, co by było, kiedy poszedłby w crit damage. Wtedy na poziomie 16 ta broń miałaby 65 punktów, co w dalszym ciągu mieściłoby ją w przedziale OK. Wyższej oceny nie otrzyma prawdopodobnie dlatego, że oprócz ofensywnych statów i prędkości mamy tutaj accuracy. Sprawdźmy, co by było, gdyby zamiast accuracy mielibyśmy tu na przykład atak procentowy, również na pierwszym poziomie upgrade'u. Wtedy punktów jest 81, co mieści już tą broń w przedziale bardzo dobrych. A jak to będzie wyglądać w przypadku przedmiotów mitycznych? Dla nich mityczny stat liczymy jako jeden dodatkowy upgrade, czyli w tym wypadku przy speed wstawiam dwójkę i crit rate 3. Mamy również atak procentowy, czyli tutaj idzie 0 i accuracy również 0. I ten mityczny przedmiot ma 82,5 punkta, co umieszcza go w klasie przedmiotów bardzo dobrych. I znowu obecność Accuracy sprawiła, że nie mogę o nim powiedzieć, że jest to przedmiot God Tier. Sprawdźmy jeszcze taką klatę na ósmym poziomie. Jako główny stat ma Defense procentowy, a w substatach mamy Resistance, Accuracy z jednym upgrade'em. Płaski defense z jednym upgrade'em i płaski atak. Te substaty nie są najlepsze i mamy tylko 28 punktów na poziomie 8. Co klasyfikuje ten przedmiot jako kiepski? Sprawdźmy, czy jeśli upgradujemy ten przedmiot do poziomu 12, coś się zmieni. No niestety, upgrade poszedł w płaski atak i na poziomie 12 mamy 31 punktów. Co również klasyfikuje ten przedmiot jako kiepski. I ten defense procentowy na głównym stacie nie sprawi, że chciałbym go zatrzymać, pójdzie do sprzedania. Tak wygląda moja propozycja oceny statów. Napiszcie w komentarzach, czy będzie ona dla Was użyteczna. Czy zgadzacie się z tymi synergiami, które tutaj umieściłem w tabeli? Pamiętajcie, że jeśli chcecie, możecie je zmodyfikować. I mam nadzieję, że ten arkusz będzie. Pomocą dla Was, jeśli sami wahacie się, czy dany przedmiot warto zatrzymać, czy nie. Pamiętajcie tylko, że jeśli i tak nie macie lepszych przedmiotów, no to nie ma co pozbywać się nawet tych, które są OK, przynajmniej na razie, do czasu, aż zdobędziecie lepsze. A na dzisiaj, z mojej strony, to już wszystko. Dzięki, cześć.